Jesteśmy wolni od prac i znoju. I tutaj wcale nie chodzi o to, że dziś jest niedziela. Ze starosłowiańskiego nie dziełaj, nie rób, nie pracuj. Tylko chodzi o to, że wykupieni jesteśmy przez Pana Jezusa i każdy nasz dzień jest przepiękny. Przepięknym dla nas dniu. Możemy śpiewać w poniedziałek, możemy śpiewać w niedzielę, możemy śpiewać w środę, możemy śpiewać każdego dnia od czasu, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Bo w momencie, gdy Pan Jezus wziął na siebie ciężar naszych grzechów, to w tym momencie zostaliśmy uwolnieni od obowiązku zapracowania na niebo. Nikt z ludzi nie jest w stanie spełnić wszystkich Bożych wymagań, które Słowo Boże nakłada jako obowiązek. I nikt z ludzi, z wyjątkiem jednego, Pana Jezusa Chrystusa, który w całości poświęcił swoje życie tu na ziemi Bogu i spełnił jako jedyny te Boże wymagania, to nikt z nas nie jest w stanie temu sprostać. I dlatego w pierwszym liście Piotra jest napisane w pierwszym rozdziale, dzisiaj w czasie pierwszej godziny czytaliśmy z tego fragmentu, wiedząc, 18 wiersz pierwszego rozdziału, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I to jest właśnie sedno, że to są rzeczy stojące w kontraście do krwi Pana Jezusa. Złoto to ziemskie, srebro to tutaj, które mamy na ziemi jako środek płatniczy, jako sposób gromadzenia bogactwa, jako sposób ozdabiania się, jako sposób, który ludzie tego świata mają, aby mieć władzę nad innymi. I dlatego z łaski Bożej chciałbym, żebyśmy rozważyli pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział 6. Jest to rozdział, który ma każdemu z nas wiele do powiedzenia. Tak zwanym złotym wierszem tego rozdziału jest wiersz 13. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Jakie wyznanie Pan Jezus złożył przed Piłatem? Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie była ci dana z góry. Drogi bracie, droga siostro, nie miałbyś żadnej władzy nad swoją prawą ręką, gdyby ci nie została dana z góry. Nie miałbyś żadnej władzy nad swoim wzrokiem, gdyby ci nie została dana z góry. Nie miałbyś żadnej władzy nad swoimi nogami, gdyby ci ta władza nie została dana z góry. Nie miałbyś władzy nad płucami, żeby oddychać, gdyby ci ta władza nie została dana z góry. Dostaliśmy władzę, jako każdy z nas. I to, co my z tą władzą robimy, jest odpowiedzialnością wobec tego, kto nam tą władzę dał. I przeczytajmy 6 rozdział 1 listu do Tymoteusza. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci.
aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały. Nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Zaczyna się ten rozdział od polecenia skierowanego do każdego z nas. Niewolnicy. Każdy z nas na tej sali jest niewolnikiem. Ja za tydzień, w poniedziałek czy we wtorek spojrzę na
plan mojego pana, czyli uniwersytetu. Zobaczę, w której sali mam grzecznie być, jaki temat mam powiedzieć do studentów. Nie mam wolności w tym dniu. Już jest to wynik tego, że jest między nami relacja. Niewolnik i władca nad niewolnikiem. Ludwik jutro lub pojutrze pójdzie na stację diagnostyczną. Przyjedzie klient, zaparkuje i Ludwik zacznie robić to, co do niego należy. Nie ma wtedy wolności, żeby powiedzieć: nie, teraz to ja sobie pójdę na ryby. Jest niewolnikiem. Paweł dostanie zlecenie, aż do momentu, kiedy powie: zgoda, jest wolnym człowiekiem. W momencie, gdy zlecenie przyjmie, musi grzecznie, najlepszą sztuką wykonać, to jego właściciel mu każe. I każdego z tej sali możemy poddać takiej analizie. Gdy decydujemy się na dzieci, wobec Boga zawiązujemy niewolniczą służbę wobec swoich dzieci. Bobas budzi się o 3 w nocy. Nieważne, że dzisiaj nie spaliśmy. On chce mieć zmienioną pieluszkę. Wydaje krótki rozkaz, a my w tym momencie nie mamy wolności. Musimy zmienić mu pieluszkę. Każdy z nas jest niewolnikiem, który jarzmo nosi. I teraz pytanie, u kogo sobie pozwolimy to jarzmo założyć? Niektórzy mają to szczęście, że mają panów wierzących. I wtedy ta służba, nawet jeżeli jest nierówna, bo w relacji niewolnik-właściciel zawsze jest nierówność, to właściciel wykorzystuje umiejętności niewolnika dla własnych celów. Tak działa ta relacja. I w tym momencie, jeśli mamy to szczęście, że naszym właścicielem w kontrakcie jest wierzący, to przepływ jest miły, bo ubogaca cele realizowane przez wierzącego. Natomiast gdy zlecenie przyjmujemy od niewierzącego, to oczywiście, jeśli jest to uczciwa praca, nie mamy się tym martwić. Nie mamy wyjść z tego świata. My żyjemy w tym świecie i składamy świadectwo przez swoją służbę między innymi i przez to, że temu niewierzącemu wykonamy tą pracę na najlepszym poziomie. Dlatego tu jest, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Potem taki niewierzący zleceniodawca powie: a u tego zamówiłem to, to lub to, a temu poprosiłem to i to. Wiesz, ten kociarz mnie oszukał. Bo tak nas nazywają, kociarze lub inne mniej przyjemne przezwiska nam nadają. I wtedy jest imię Boże bluźnione, jeśli z naszej winy doprowadzimy do tego, że pracodawca, zleceniodawca, właściciel nas jako niewolnika jest niezadowolony. Jest to bluźnierstwo, które my wykonaliśmy. My wywołaliśmy je w ustach tego, który jest niezadowolony z naszej pracy. I teraz pomyślcie, że znacznie lepiej jest, jeśli ten zleceniodawca, ten, który nas wynajął, powie: a ja lubię do tego chodzić, bo zawsze jest dobrze zrobione. Jest uśmiech, jest to, jest tamto. I wtedy roznosi się od tego nawet niewierzącego chwała ku niebu, bo chwali nas jako dziecko Boże za dobrze wykonaną służbę. I dlatego to ma wiele nam do powiedzenia dla każdego z nas dzisiaj. Jesteśmy
niewolnikami. W odróżnieniu od niewolników rzymskich, niewolnikami, którzy zawierają krótkoterminowe kontrakty na oddanie się w służbę komuś. Natomiast co do relacji, relacja niewolnik-właściciel cały czas jest aktualna. Słowo Boże mówi, że wierzyciel jest właścicielem, albo inaczej, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. Czyli jeśli bank pożycza nam pieniądze, to ja staję się niewolnikiem banku. To jest też relacja niewolnicza, która dziś jest jak najbardziej aktualna. Nie mogę sobie od tak powiedzieć, a nie spłacam. Bo za to są konsekwencje negatywne. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą. To jest bardzo duża pokusa. Bo wszędzie jesteśmy uciskani przez wszystkich. I nagle dostajemy zlecenie od wierzącego, który wiemy, że ma Pana w niebie, że jest łaskawy i jest pokusa, żeby wykorzystać brata. Dlatego, że on się na nas nie rozgniewa, a przetestujemy, czy jest łagodny. Bo wszystkim ma być znana nasza łagodność. On jest, wierzy w to, że zgodnie z Pismem Świętym ma być zawsze łagodny. No to sobie trochę odpocznę. Nie, to jest grzech. Nie wolno w ten sposób robić. Nie możemy ich lekceważyć z tego powodu, że są braćmi. Ale niech im tym wierniej służą. Tym wierniej. Dlaczego? Bo to nie jest służba wobec tego brata, tylko już poznaliśmy, że to jest służba Bogu. To nie jest praca dla tego brata, tylko to jest praca dla tego brata i służba Bogu. I powinniśmy się cieszyć, że tym zleceniodawcą jest wierzący, którego miłuje Pan Jezus. Bo tu jest, są wierzącymi i umiłowanymi. Przez kogo? Przez Pana Jezusa umiłowanymi. Jeżeli robię coś, co daje przyjemność umiłowanemu, to ten, który go miłuje, cieszy się z tego. Zawsze tak jest, że jeśli komuś, kto jest przez kogoś umiłowany, robimy rzecz złą, to ten, który go miłuje, jest zasmucony i zraniony. I jeżeli robimy rzecz dobrą takiej osobie, to uwielbiamy tego, który go miłuje, czyli Boga. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Nauczanie to jest termin, który jest zarezerwowany w Słowie Bożym, jeśli chodzi o część taką nauczającą, do wąskiego kręgu ludzi. W zborze jest powiedziane, że nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, lecz ma się zachowywać spokojnie. Dlatego tutaj za kazalnicą, czy w więzieniu, czy na ewangelizacjach przemawiają zgodnie ze Słowem Bożym bracia. Natomiast na przykład na starsze siostry wiekiem jest nałożony obowiązek, aby nauczały młodsze określonych rzeczy. Między innymi mają nauczać, aby były mężom uległe, aby stosowały się do tych zasad, która tu między innymi też jest. Czyli żeby pamiętać, że nie masz żadnej władzy, tylko tą, która ci została dana z góry. Do tego zachęcajmy się. Tego się nawzajem w napomnieniach i w nauczaniu uczmy. Jeśli kto inaczej naucza, trzeci wiersz, i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Paweł apostoł tylko jedne słowa Pana Jezusa przytoczył. Bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać. I to są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, które Paweł przytoczył w swoich listach
Inne tylko opisał, co Pan Jezus zrobił i powiedział przy wieczerzy. Tak poza tym więcej nie kojarzę, żeby apostoł Paweł przytaczał jakieś słowa Pana Jezusa. I ta pierwsza rzecz pasuje do tego naszego rozdziału. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Naprawdę to jest dużo lepsze położenie. Dać, bo się ma, niż brać, bo trzeba przyjąć. Zdecydowanie wygodniej jest dać, gdy się ma, niż przyjąć, bo się nie ma i trzeba przyjąć. A jaka jest różnica między dającym a biorącym? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie została dana z góry. Nie miałbyś co dać, gdyby ci nie zostało dane z góry. To nie jest twoje. To jest tobie powierzone, żebyś dał. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały. Zarozumiały to jest brzydkie słowo. Uważa, że on rozumie lepiej niż Bóg. Zjadł wszystkie rozumy, nadął się i teraz cwaniaczy. Brzydkie słowo. Zarozumiałe. Nic nie umie. Jakie mocne słowa. Nic nie umie. Dlaczego? Dlatego, że nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Jeżeli ktoś wie, że jego ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy i że nasze ciała, idąc do nieba, będą przemienione, czyli nawet to ciało stąd nie zostanie tam zabrane, to co zresztą z tym złotem, srebrem, którego nawet nie można było użyć do wykupienia nas z postępowania przekazanego nam przez ojców? Nic z tego nie będzie wzięte do nieba. To jest po prostu rzecz, której ktoś zupełnie nie umie, jeżeli myśli, że coś z tych dóbr tego świata jest jego. Nie, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie została ci dana z góry. I jest dalej diagnoza. Lecz choruje. Na co choruje taki człowiek? Na wszczynanie sporów. I spieranie się o wyrazy albo słowa. I z tych sporów czasami słychać smutny obraz tego, że ktoś kogoś chwyta za słówko, i z tego wywodzi nie wiadomo jaki ciąg argumentów. Naprawdę taka osoba nic nie umie. Naprawdę taka osoba jest zarozumiała. Przecież w rozmowie chodzi o to, co do przekazania ma jedna osoba drugiej, a nie o ten jeden wyraz, który być może się wymsknął. Albo wynika z braków czy to w opanowaniu pewnych słów, czy zdań, czy nawet takiej prostej rzeczy, że ktoś jest z regionu wielkopolskiego, a drugi jest z regionu opolskiego albo śląskiego. To nie ma sensu. Taka osoba nic nie umie. Musi przyjść do Pana Jezusa się nauczyć, że nasza ojczyzna jest w niebie. Stąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Musi iść do zerówki. Musi powtórzyć klasę, bo nic nie umie. Oblała egzamin. Z tego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa nawet. Bluźnienie Bogu. Bo mówi się na temat Dziecka Bożego rzeczy,
których Bóg o Dziecku Bożym nie powiedział. Bóg nazwał nas świętymi. I teraz, jeżeli ja o świętym powiedziałbym coś, czego Bóg nie powiedział, to ja bluźnię Bogu, nie bluźnię temu człowiekowi. Choć też, ale przede wszystkim obrażam Boga, bo Bóg już zdefiniował, kim jest święty, wierzący w Niego człowiek. Taki człowiek przyjął wszystkie cechy pozytywne Pana Jezusa przez regułę podwójnego przypisania. Panu Jezusowi przypisano wszystkie nasze grzechy, a wierzącemu w Pana Jezusa przypisano świętość Pana Jezusa, Jego mądrość, Jego wszystkie cnoty. I teraz, kim ktoś jest, żeby na temat Dziecka Bożego powiedzieć jakąkolwiek rzecz, która nie zgadza się z tym, co widzi w nas Bóg Ojciec? Złośliwe podejrzenia. Kolejna rzecz. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Dlatego, że złośliwe podejrzenia interpretują zdarzenia, które się wydarzają, dopisując do nich różnego rodzaju intencje. Czyli na przykład ktoś coś zrobił. I może to zrobił, bo był taki przypadek. A złośliwe podejrzenia od razu dopatrują się tam drugiego dna. To jest typowe dla osób, które nic nie umieją. Bo chrześcijanie mają Ojca w niebie, modlą się do Niego i są prostolinijni. Nie robią niczego z podtekstem. Jeżeli coś robią, to robią tak, bo tak robią. Nie mamy podstaw do tego, żeby szukać drugiego dna, dopóki ono nie zostanie objawione przez Boga. I to są rzeczy, które są ukryte. To, co ukryte, należy do Pana, a to, co jawne, należy do nas. Więc złośliwe podejrzenia są typowe dla ludzi, którzy nic nie umieją. I piąty wiersz. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy. Tak, ci ludzie zostali pozbawieni prawdy. Sami się tej prawdy pozbawili, przez to, że zapomnieli, że nasza ojczyzna jest w niebie i że nie masz żadnej władzy oprócz tej, która ci została dana z nieba, z góry. I ci ludzie myślą, że z religijności, z pobożności można ciągnąć zyski. Otóż nie można ciągnąć zysków. Czym jest prawdziwa pobożność? Prawdziwa pobożność odróżnia nas od świata tym, że człowiek niewierzący swoje pieniądze zużywa na grzech lub na rzeczy, które są z pozoru dobre i na rozrywkę i na rzeczy, które są z pozoru przyjemne, nieszkodliwe i tak dalej. A wierzący każdą kwotę swoich pieniędzy przeznacza na budowanie Królestwa Bożego. Po to tu jesteśmy. Jesteśmy przez Boga zostawieni na ziemi po to, żeby ci, którzy są wokół nas w Sodomie, usłyszeli, że ogień spadnie na Sodomę i żebyśmy tak przekazali tą wiadomość, żeby oni nie myśleli, że my sobie z nich żartujemy. Bo jeśli jesteśmy niepoważni, jak przekażemy im tak poważne poselstwo? I właśnie pobożności nie można użyć do ciągnięcia zysków. Wręcz odwrotnie. Pobożność wysysa kapitały z domów wierzących. To jest prawidłowy kierunek. Czyli pracuję tylko po to, żeby tak jak apostoł Paweł mieć za co świadczyć o Jezusie. Gdy trzeba, na chwilę zacznę robić namioty.
Gdy nie trzeba, w całości się poświęcam Słowu. To jest cel, dla którego tu zostaliśmy pozostawieni. Wychowujemy dzieci, dlatego że wychowujemy je dla Boga. Jeśli wychowujemy je dla kogoś innego, to nie jest to prawidłowe. I niestety jest ze szkodą również dla dzieci. Nie da się z pobożności ciągnąć zysków. Ale niestety oczywiście żyjemy w świecie, gdzie są tacy, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I oni wiedzą doskonale, że na religii da się zbić kapitał. Religia jest używana przez nich, przez różnych religijnych przywódców do gromadzenia gotówki. I ci ludzie doskonale wiedzą, że gdzie należy szukać takich pieniędzy. W której religii? Hinduizm, gdzie każdy jest tak głodny, że zjadłby sąsiada? Nie. Popatrzeć wystarczy na mapę, że tam, gdzie jest chrześcijaństwo, tam jest najwięcej pieniędzy. I dlatego tych zwodzicieli dla pieniędzy jest najwięcej w chrześcijaństwie. I dlatego ciągłe spory. Bo oni wiedzą, że muszą zastosować trik, który zastosował Jeroboam. Żeby swoich wyznawców zatrzymać przy sobie, trzeba stworzyć dwa cielce, żeby przestali ludzie pielgrzymować do Jerozolimy, bo ich serce przylgnęłoby do prawdziwego Boga. I tak samo dzisiaj tworzone są specjalnie wyznania, sekty, religie, ruchy, różnego rodzaju przedsięwzięcia, byleby tylko lider miał z tego pieniądze. Oni są spaczeni na umyśle i wyzuci z prawdy. Myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Ale wśród nas jest pełno tego typu małych przypadków. Bracie, siostro, jeśli myślisz, że z pobożności można ciągnąć zyski, to czym prędzej porzuć ten błąd. Niestety, ciągnąć zyski to można w świecie, bo się nie ma przyszłości wiecznej i to, co się tu dzieje na ziemi, jest doczesne i to jest jedyny skarb, który taki bezbożny człowiek ma. My zostaliśmy tu zostawieni jako wierzący, jako brygada ratunkowa dla świata. I tylko po to tu jesteśmy, żeby wydać świadectwo, że Jezus kocha ludzi, że Jezus umarł za ich grzechy, że jest możliwe przyjść do Jezusa i być zbawionym dziś i mieć niebo zagwarantowane jako swoją nową ojczyznę. I że ten świat idzie ku zagładzie jak Sodoma. I nie jest to żaden żart. To jest fakt. Piotr mówi, że wszystko spłonie i ulegnie zagładzie. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym, lub jak mówi Biblia Brzeska lub Gdańska, poprzestawaniu na swoim lub tym, co się ma. A co się ma? Siódmy wiersz mówi, albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Niestety nie mogę wam się pokazać w tym, co jest moje, bo bym zasiał zgorszenie. Wszystko, co mam na sobie, jest pożyczone. Od kogo? Nie miałbym ani jednej rzeczy, gdyby nim nie została dana z nieba, z góry. Została wypożyczona. I tak samo jest z każdym z was. Żaden z was się nie urodził z workiem pieniędzy czy z przysłowiową złotą łyżeczką w ustach. Każdy z nas przyszedł na ten świat na golasa. I tacy, co do ciała, zostaniemy złożeni do grobu. W jakimś
garniturze, którego nie żal, żeby go zeżarły robaki. Niczego nie wyniesiemy. To o co się tu kłócić? Niczego nie przynieśliśmy. To czego komuś żałować, jeśli on tego potrzebuje, a my tego mamy w nadmiarze? Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. W naszych warunkach klimatycznych ewentualnie jeszcze można powiedzieć o jakimś ciepłym dachu nad głową, żeby nie zmoknąć i się zimą nie przeziębić. Ale tak jak rozmawiałem z jednym bratem w czasie przerwy, są narody, które po prostu się cieplej ubierają, mieszkają na Syberii i mają wyżywienie i odzież i się w tych ciepłych ubraniach gdzie boli kładą. I tak właśnie to jest ta rzecz, która jest przez nas możliwa do skonsumowania. Jeżeli teraz będzie oprócz tego się chciało mieć znacznie więcej, to kaznodzieja Salomon i przypowieści Salomona mówią wyraźnie. Radość z tego jest tylko taka, że się ogląda. Bo czy ja założę na siebie 6 marynarek? No nie, będę się źle czuł. Mogę założyć maksymalnie 1. Ile par spodni jesteś w stanie nosić? Ile sukienek? Jeśli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Ile zjesz? 16 posiłków dziennie? Nie będziesz się dobrze czuł, jak zjesz 16. Więc tu jest prosta logika. Należymy do Królestwa Bożego. Mamy dane z góry rzeczy i tylko przed Bogiem odpowiadamy za to, co z tym zrobimy. A On dał proste zlecenie. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie. W tym świecie chęć bycia bogatym jest niebezpieczna dla rozwoju wiary. Bardzo łatwo jest zagubić się, zapracować się ponad możliwości, które dał Bóg. Wpada się w sidła, w pułapki i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości. Tak, te niektóre pożądliwości są absolutnie bezsensowne, a wręcz szkodliwe. Chcesz mieć jakąś rzecz, która ani ci nie da korzyści, ani nie będzie powodem, którym mogę się przed Bogiem chwalić, i szkodliwe, ponieważ zmarnowały potencjał, który mógłby być użyty na ewangelizację, na głoszenie Ewangelii zgubionemu światu. I te szkodliwe i bezsensowne pożądliwości pogrążają albo zakopują, tak jak w piasku kogoś, po szyję, ponad szyję. W co zakopują? W zgubę i zatracenie. Dlatego, że sąsiad mógł usłyszeć od ciebie Ewangelię, kolega z pracy mógł usłyszeć Ewangelię, ale nie, ty się zaangażowałeś w szkodliwą pożądliwość, w bezsensowną pożądliwość. On nie usłyszał, bo twoje myśli były skupione nie na tym, żeby go ratować, wyciągać z ognia, tylko byłeś skupiony na tej pożądliwości. A to jest szeroki katalog tych pożądliwości. I nie ma sensu ich wymieniać. Każdy musi prosto przed Panem pytać, czy to jest rzecz, którą Boże chce, żebym miał.
Jeżeli odpowiedź brzmi, że nie możesz się o tą rzecz modlić do Boga, to jest to już na pewno szkodliwe i bezsensowne. A Bóg, jak wiemy, wysłuchuje modlitw, których celem jest uwielbienie Jego. I 10 wiersz pokazuje nam źródło wszelkiego zła. Albowiem korzeniem każdego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Co to są pieniądze? Niedawno czytałem, że w Somalilandzie, to jest taki kraj na południe od Etiopii i Erytrei, 98% pieniędzy jest fałszywe. Tylko 2% jest prawdziwe, wyprodukowane przez tamten bank. Pomyślicie, co za grupa ludzi. Wiedzą, że 98% papierków jest fałszywe i oni tym płacą, przyjmują w tym zapłatę. Przecież to nie ma sensu. Ale powiem wam w sekrecie. Wszystkie nasze pieniądze w Polsce są fałszywe. Tylko fałszerzem jest Narodowy Bank Polski. To jest tylko wirtualne. To jest tylko kawałek papieru bezwartościowy, zależny od kaprysu rządzących. Z sekundy na sekundę mogą powiedzieć, od dziś to jest nic nie warte. I mają do tego pełne prawo. Owszem, nie robi się tego z różnych politycznych powodów, ale czasami się robi. Na Cyprze na przykład okazało się, że nagle spora część pieniędzy w bankach została po prostu ludziom zabrana. I jak można miłować coś takiego? Miłować pieniądze? Bezwartościowe obietnice ludzi, którzy doszli do władzy przez to, że byli najbardziej biegli w kłamstwie. Bo tak to się w demokracji odbywa, że raz na 4 lata jest teleturniej kłamców. Ci, którzy najlepiej okłamią naród, zostają wybrani i ci są odpowiedzialni za to, ile pieniędzy jest w obiegu. Czy dziecko Boże może miłować coś takiego? Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Korzeniem. Korzeń zasila wszystko w roślinie, co pochodzić ma z ziemi. A reszta zasilenia jest z liści od słońca i od deszczu. Więc korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I niestety okazało się, że diabeł działa, aby zwieść, jeśli można, również i wybranych. I tutaj jest powiedziane, że niektórzy, ulegając tej miłości, zboczyli z drogi wiary. Byli kiedyś na drodze wiary, byli bratem lub siostrą w Chrystusie, który znał tylko i wyłącznie Pana Jezusa jako jedynego swojego Pana i umiłowanego. I teraz ten człowiek popatrzył, zakochał się w pieniądzach, które w całości są obietnicą kłamców. Tak, to jest zboczenie. Zboczyli z drogi wiary. To jest to mocne słowo, zboczeniec. Taki wierzący jest zboczeńcem. Taki wierzący, który miłuje pieniądze. Zboczyli z drogi wiary i uwikłali się
sami w przeróżne cierpienia. No przecież to jest sedno wszystkich cierpień. Miłowanie tego, co obiecał kłamca, a odrzucenie miłości prawdy. Pan Jezus jest prawdą, Jemu mamy ufać. Nie da się tego pogodzić z miłowaniem pieniędzy. I dlatego jest w 11 wierszu: Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Słowo unikaj nie pojawia się zbyt często w Słowie Bożym, ale pojawia się na przykład w miejscu człowieka heretyka po jednym lub drugim razie unikaj, czyli kogoś, kto rozpowszechnia fałszywą naukę, raz napomnij, drugi najwyżej i unikaj. I tak samo tutaj tej miłości mamy unikać jak heretyka, bo to nie jest osoba miłość pieniędzy, ale to jest coś, co równie fałszywie poukłada nasze życie, jeśli ulegniemy tej miłości pieniędzy. Dlatego mamy unikać tego. A o co mamy zabiegać? O sprawiedliwość. O sprawiedliwość. Kto jest naszą sprawiedliwością? Pan Jezus. Jeśli czegoś nie widzisz w Jezusie, to to jest niesprawiedliwość. Tylko to, co widzisz w Jezusie, jest sprawiedliwe. Jak na tym miejscu zachowałby się Pan Jezus? Mamy przykłady w Ewangeliach. Możemy analizować Jego charakter w różnych sytuacjach. Jest bardzo dobra książka, Moralna chwała Pana Jezusa, brata Beleta. Naprawdę, kto jeszcze nie przeczytał, niech przeczyta. A kto przeczytał, niech sobie ją przypomni. To jest sprawiedliwość. On jest sprawiedliwością naszą. Zabiegaj o to, żebyś był taki jak On. Żebyś była taka jak On. Pobożność. Wiarę. Wiara ma sens tylko wtedy, kiedy właściwym obiektem jest właściwa osoba. Jeśli mam zaufanie do Boga, że w Nim mogę położyć pełną ufność, to to jest właściwa wiara. Jeżeli z kolei myślę sobie, że ja coś muszę tutaj zadziałać, bo inaczej Bóg mi nie pomoże, to nie jest wiara, to jest wątpienie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się ci, którzy ten dom wznoszą. Jeśli Pan miasta nie uszczerze, daremnie czuwa stróż. Daremnie późno się kładziecie i wcześnie stajecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Kolejna rzecz. Dbaj o miłość. Zabiegaj o tą miłość. Twoją do innych, a miłość jest taka, że jeśli ją zainwestujesz w innych, to ona wróci. Dając otrzymujesz, czemu nie spróbujesz, jest taka pieśń. Nie da się kochać za wiele. A jeśli na ziemi się okaże, że ci jej nie oddadzą, to Pan ci ją odda w postaci korony wieńca w dniu Chrystusowym. Cierpliwość. Długie cierpienie, cierpliwość. Też mamy o to zabiegać. My jesteśmy bardzo często niecierpliwi. A mamy zabiegać o te rzeczy. Jeśli chrześcijanin ma właściwie poukładane w głowie i w sercu, to kuszenie go powinno przebiegać w taki sposób, że diabeł przychodzi i mu obiecuje, że jeśli zrobisz to i to, oddasz mi pokłon, to będziesz bardziej sprawiedliwy, pobożny, wiarę, będziesz miał większą miłość, cierpliwość i łagodność. Czemu tak nie jest? Bo diabeł takich rzeczy nie daje pod pokusę. On atakuje chorych. Chorych, jak tutaj czytaliśmy, że chorują. Diabeł krąży wokół obozu jak lew ryczący, patrząc,
aby kogoś pochłonąć. Kogo? No tego, kto jest na obrzeżach obozu. W środku obozu jest Pan Jezus. Ci, którzy są skupieni przy Panu Jezusie, nie są przy obrzeżach tego obozu. Przy obrzeżach obozu są tacy, którzy za bardzo nie wiedzą, czy tego Pana Jezusa, który jest w centrum, chcą mieć również w swoim centrum, czy też może się lepiej oddalić. I takich diabeł pochłania, bo on krąży wokół jak lew ryczący, patrząc, aby kogoś pochłonąć. Łagodność. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Nie tylko mamy być łagodni wobec niewierzących. Mamy być również łagodni wobec wierzących. Bo wszyscy ludzie, wierzący jest też człowiekiem. Łagodność jest rzeczą trudną do osiągnięcia. Łagodny język łamie kości. Więc tutaj mamy o tą rzecz zabiegać. I dalej w 12 wierszu. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Każdy, kto jest wierzącym, wyznał, że Jezus jest Panem. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I każdy z nas w mniej lub bardziej dosłowny sposób podobnego rodzaju wyznanie złożył. Czy to ustnie, czy ustnie i w czasie chrztu, czy ustnie, czy i w czasie chrztu i głoszenia Ewangelii innym. Tu jest powiedziane wobec wielu świadków. I mamy się chwycić życia wiecznego. Nasza ojczyzna jest w niebie. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to nie będziemy chcieli paść brzucha. Nie będzie podstaw do tego, żeby miłować pieniądze, które są obietnicą kłamczuchów. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia. Tak, to Bóg ożywia wszystko. Nie możemy o tym zapomnieć, że całe życie jest od Boga. I ożywia przed obliczem Chrystusa Jezusa, który tu jest bezpośrednio nazwany Bogiem w tym wierszu, tak? Przed obliczem Boga, przed obliczem Chrystusa Jezusa. Chrystus Jezus jest Bogiem. Nie zapominajmy o tym. On, będąc Bogiem, uniżył się i stał się podobny ludziom, przyjął postać sługi i stał się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I Pan Jezus złożył przed Poncjuszem dobre wyznanie, i na podstawie tego jego zachowania my mamy zachować te zalecenia, te przykazania bez domieszania swoich własnych teorii. Dlatego jest powiedziane bez skazy, bez nagany. Jak długo mamy to trzymać? Do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to pokazuje, że to jest nie mniej ważne i nie bardziej ważne niż łamanie chleba, które się dokonuje co niedzielę w każdy dzień pański. Aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa mamy śmierć pańską opowiadać i aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa mamy udowadniać, że uśmierciliśmy swoje własne ciała i żyjemy tylko życiem Chrystusa Jezusa w tych ciałach. I to będzie objawione we właściwym czasie przez kogo? Przez jedynego władcę. Króla królów, Pana panów, czyli przez Pana Jezusa, bo to jest tytuł Pana Jezusa. Król królów, Pan panów. I bardzo ciekawe słowa są w 16 wierszu. O nim jest powiedziane, że on jest ten jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bardzo często ten wiersz jest odnoszony do Boga Ojca, natomiast tutaj kontekst jednoznacznie pokazuje, że chodzi o Jezusa Chrystusa, Króla Królów, Pana Panów,
Jezusa Chrystusa, który w 13 wierszu był nazwany wprost Bogiem. I trzeci rozdział Jana Ewangelii, 13 wiersz, ma taką myśl, że Syn Człowieczy, który jest w niebie. Pan Jezus powiedział to do Nikodema, znajdując się nogami na ziemi, ale równocześnie jako Syn Człowieczy był w niebie. Gdzie? W światłości niedostępnej. On jako Bóg mieszka w tej światłości niedostępnej. I tylko ten zna Syna, komu Ojciec go objawi. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. 17 wiersz. Bogaczom tego świata. To jest inna grupa. To są ludzie niewierzący, którzy są zamożni na tej ziemi. Bogaczom tego świata, choć może chodzi również o wierzących, bo nie ma czegoś takiego, co by jednoznacznie poza sformułowaniem tego świata wykluczało to. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili. Dlaczego? Bo nie masz nic, co by ci nie zostało dane z góry. Więc jako bogacz nie masz podstaw, żeby się wynosić. I druga rzecz, żeby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Tak, to bogactwo jest niepewne. Wystarczy dzisiaj na Kremlu w Rosji, wystarczy, że Putin dla żartu powie, a sprawdzimy, czy Zachód wstawi się za Polską i rzuci tu wojska. Wszyscy jesteśmy goli w ciągu 2 tygodni. Nikt z nas nic nie ma. Wierzycie w to, że on tego nie zrobi? A dla niego jest to tylko kwestia taka, czy ma to zrobić z Polską, czy na przykład z Tadżykistanem. Albo z Litwą. Kto 10 lat temu pomyślałby, że Ukraina będzie miała taki kłopot, jak dzisiaj ma? Gdzie są ci bogacze, którzy na terenie Donbasu byli oblepieni złotem? Jeśli nie uciekli na czas, są w podartych łachach, żebrzącymi o życie. Dlatego nie ma podstaw, żeby się wynosić. Mamy pokładać gdzie nadzieję? W Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. To Bóg udziela wszystkiego. Twojej władzy nad ręką, twojej władzy nad nogą, twojej władzy nad okiem, twojej władzy nad uchem, twojej władzy nad nosem nie miałbyś, gdyby Bóg ci jej nie udzielił. I też te różne możliwości zarobku, które ci dał Bóg, masz tylko od Niego, nie od siebie. To nie twój spryt. To nie twoja inteligencja, to nie twoja zapobiegliwość. Bóg, który tobie ku używaniu wszystkiego obficie udziela. I co oni mają za polecenie? Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki. Tak, nie w pieniądze, które znikną. W dobre uczynki. Byli hojni. Co to znaczy hojny? To nie jest zwykłe, jak podejdzie do mnie żebrak, daj pan na bułkę, to dam mu bułkę. Hojność robi 3 kroki do przodu przed wszystkimi, nie czeka na proszenie. Pyta Boga, gdzie są możliwości ulokowania tych pieniędzy, które mi Boże dałeś do dyspozycji, żebym w Twoim imieniu nimi zarządzał? I szuka możliwości. Gdzie dać? To jest co innego niż dzielenie się z innymi. Dzielenie to zapraszam kogoś do domu i dzielę z nim dom. Albo jest potrzeba, jadę samochodem, jest 6 bananów, jest 6 jadących,
Każdy dostał banana z moich 6 bananów. To jest dzielenie. Dlatego mamy od Boga uczyć się tych cech. Ostatnie dwa wiersze to jest polecenie bezpośrednio do Tymoteusza, z którego jesteśmy też w stanie wziąć dla siebie kilka lekcji. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Powierzono nam raz na zawsze przekazaną wiarę. I tego mamy strzec. Mamy unikać pospolitej, pustej mowy. Co to jest pusta mowa? Taka, która nie ma na celu przywieść słuchacza do tego, żeby był bliżej Boga. Każdą taką mowę należy unikać. Czasem ona jest niestety potrzebna w stosunkach zawodowych. No, trzeba na telefon odpowiedzieć i poinformować ile, czego, gdzie, jak, o której. Tak? Ale jeżeli taka pusta mowa się pojawia w innym kontekście, zwłaszcza w prywatnym, to jest to bluźnienie Bogu. Bo mamy to, co nam powierzono. I to, co powierzono, ma być używane do tego, żeby budować wierzących i do tego, żeby pozyskiwać dla Chrystusa niewierzących. Kolejna rzecz. Unikaj sprzecznych twierdzeń i błędnej rzekomej nauki. To jest bardzo trudne dzisiaj. Dlatego, że na przykład system edukacji wymaga od naszych dzieci, żeby się uczyli bredni typu ewolucja. I jest pełno takiej błędnej rzekomej nauki. Nie dalej jak tydzień temu znaleziono 7 planet wokół tak zwanego karła krążących. Jeżeli ktoś wie, jak to wygląda w teleskopie, to to wygląda jako takie nic nieznaczące kropki. Na tej podstawie naukowcy wymyślili, że te planety są podobne do Ziemi, że będzie tam można mieszkać. Mały szczegół, 40 lat świetlnych jest do nich, ale już się szykują, już pakują walizki. To jest rzekoma nauka. Błędna rzekoma nauka. Założenie oparte na materializmie, czyli że tylko to, co jest materialne, jest rzeczywistością. To przecież jest kłamstwo. Mamy unikać tego typu rzeczy. Jako wierzący musimy to osądzić. Czy dana mądrość wynika ze Słowa Bożego, czy właśnie z błędnej, rzekomej nauki? Na przykład psychologia. Jest to rzekoma, błędna nauka. Całkowite brednie. Nie ma 3 naukowców z psychologii, którzy by się zgadzali ze sobą. Wszystkie twierdzenia Freuda są podważone już dawno, ale są niestety tak zwani chrześcijańscy psychologowie, którzy sobie tą błędną, rzekomą naukę wzięli jako coś, co może ubogacić ich życie duchowe. Brednia. Psycho to jest dusza, logia, nauka. Jak może być nauka o duszy? Może. To jest Słowo Boże. Natomiast oni twierdzą, że bez Słowa Bożego wiedzą coś o duszy. Nie da się tego zastosować. Jest to kupa sprzecznych twierdzeń. Błędna, rzekoma nauka. Wszystko, co o człowieku wiedzieć można, jest w Słowie Bożym. Psychologia nic tu nie pomaga, a wręcz szkodzi. Ma założenie, że człowiek rodzi się dobry, a przecież ze Słowa Bożego wiemy, że człowiek rodzi się jako grzesznik, który ma zgrabne ręce do złego. I niestety w chrześcijaństwie nie jeden przystał do tej błędnej, rzekomej nauki i od wiary odpadł. No oczywiście, on już odpadł w momencie, gdy do niej przystał. Dlatego, że albo wierzę Bogu, albo wierzę błędnej, rzekomej nauce. Łaska niech będzie z wami. Amen. Łaska. Tak, to jest sedno. Nie masz nic, nie masz żadnej władzy,
która ci nie została przekazana z góry. To jest właśnie łaska. Nie zasłużyłeś na to. Jesteś przed Bogiem odpowiedzialny za to, jak to wykorzystasz.